Tydzień temu mówiliśmy o sukcesach i porażkach naszych sportowców, którzy walczyli w ubiegłym roku. Dziś postaramy się przypomnieć najważniejsze wydarzenia oraz imprezy sportowo-rekreacyjne w naszym mieście. Nie zabraknie też informacji o sporcie szkolnym i osiągnięciach uczniów w tej dziedzinie. A mówić o nich będą Karolina Skakuj i Gabriel Szado. Za chwilę przeniesiemy się na obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie najczęściej organizowane były imprezy. A przypomną nam o nim dyrektor OSIR-u Michał Furlepa i kierownik obiektu Zdzisław Żołopa. Z chwilą pojawienia się Michała Furlepy na stanowisku dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji ożywiła się działalność tego obiektu. Współpracując ze Zdzisławem Żołopą i Mieczysławem Jamrozem, dyrektor postawił na rozwój sportu, rekreację ruchową i kulturę. Nie zabrakło też imprez cieszących się dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Rok 2011 miał przede wszystkim na celu tutaj z życia OSIR spowodować jak największe zainteresowanie mieszkańców tym, aby chcieli korzystać z naszych obiektów. Hala daje nam bardzo duże możliwości, stąd staraliśmy się organizować dużą ilość imprez. Czy ilość przerodziła się na jakość, to jest oczywiście ocena społeczeństwa, mieszkańców. Natomiast podejmując współpracę z różnymi podmiotami, szkołami, klubami sportowymi, przedszkolami, różnymi firmami zewnętrznymi, spowodowaliśmy, że jednak ta tendencja do sportu, tutaj do odwiedzania OSIR-u była naprawdę taka bardzo dobrze odbierana. W końcu OSIR jest instytucją, która jest dobrze postrzegana, która inspiruje ludzi, aby tutaj przyjść. No i mówię, no i chcemy to kontynuować w tym najbliższym roku, bo naprawdę warto. Niełatwo było wybrać spośród ogromu imprez i przypomnieć najciekawsze, ale spróbowaliśmy. Oto niektóre z nich, a było ich dużo, dużo więcej. Zaczniemy od pierwszej, ubiegłorocznej niespodzianki. Z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na stadionie pojawił się balon. Mogliśmy zobaczyć go z bliska, a odważni wznieść się w górę, a nawet polatać. Chętnych nie brakowało. Nie brakowało też chętnych do udziału w biegach przełajowych. We wszystkich tego typu imprezach najliczniej startowała młodzież i dzieci. Dowodem było liczne uczestnictwo w biegu ogólnopolskim w różnych kategoriach wiekowych. Sprzed hali sportowej w ramach Dni Biłgoraja wyruszyła liczna grupa kolarzy, która uczestniczyła w ogólnopolskim wyścigu po ziemi biłgorajskiej. Wyścig zakończył się na mecie obok autodromu. Niesłabła popularność piłki nożnej. Wykorzystali to organizatorzy, dając szansę gry wszystkim chętnym. Natomiast chcieliśmy być organizatorem cyklu tych finałów powiatowych, turnieju Tymbarka i dużego ogólnopolskiego turnieju Marka Wielgusa. Byliśmy i ta impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Cały czas staramy się, aby jak najlepiej funkcjonowała szkółka piłkarska OSIR, więc tak jak obiecywałem, zwiększyliśmy ilość grup, jest większa ilość trenerów, czyli mamy, można powiedzieć, około 200 młodych szkolonych piłkarzy na potrzeby klubu Łada 45. Nie zapominamy o byłych działaczach. Przy okazji Dni Biłgoraja organizowaliśmy mecz pamięci Andrzeja Misia. W zimie robimy co roku memoriał Stanisława Wójcika, bo wiadomo, że z takimi ludźmi, tymi prawdziwymi ludźmi sportu, trzeba się utożsamiać i o nich pamiętać. Imprez związanych z piłką nożną było wyjątkowo dużo. Oto niektóre z nich. Nie zapomniano o osobach, których nie ma już wśród nas, a pracowali na rzecz sportu. Stanisławie Wójciku, kierowniku klubu Łada, i o Andrzeju Misiu, kierowniku drużyny. W meczu pamięci Andrzeja Misia uczestniczyli wychowankowie klubu. Wielu z nich dawno zakończyło karierę sportową. Nie tylko oni pojawili się na boisku. Między innymi grał dyrektor Michał Furlepa, pomysłodawca tego spotkania. Nowością też był ciekawy, pierwszy raz zorganizowany w Biłgoraju mecz między dziennikarzami naszego regionu, a biłgorajskimi samorządowcami. Mecz komentował znany dziennikarz sportowy Tomasz Jasina. Tutaj grali również seniorzy Łady 1945 i młodzieżowcy. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyły się pikniki i festyny, zarówno te organizowane na obiekcie, jak i nad zalewem Bojary. No, podtrzymuję cały czas jedną tendencję, że kultura fizyczna, sport, mówiąc całościowo, to jest taka integralna część naszego życia, że ona po prostu musi się bardzo mocno rozwijać. Wierzę głęboko i tego sobie życzę i wszystkim, że ci wszyscy, którzy są związani ze sportem biłgorajskim, wytworzą taką atmosferę, że mimo różnych przeciwwskazań, trudności, bo wiadomo, te budżety poszczególnych samorządów są takie, nie inne, trudności następują, że jednak będziemy silni, przetrwamy i będziemy tą tendencję właśnie taką pozytywną rozwijać. Natomiast no, my tutaj jako pracownicy OSIR, jako kierownictwo cały czas myślimy nad rozbudową bazy. Mogę Państwu powiedzieć, że jesteśmy na etapie, jest przygotowany projekt na
budowę tutaj przy hali, bo mamy takie miejsce na 40 miejsc noclegowych, tak abyśmy mieli jak najszybciej, mam taką głęboką nadzieję, ten hotelik sportowy, co otworzy nam niesamowicie możliwości w kwestii no, tych dochodów, bo radni ciągle powtarzają, że mimo tej tendencji sportowej czy tego charakteru, to jednak musimy patrzeć i na tą rozrywkę, bo mamy halę także widowiskową, ale i na te dochody i mówię, ten hotel to będzie podstawa. No i jest robiony taki wstępny projekt pod nadzorem pani Reginy Koszel dalszej rozbudowy tej drugiej części bazy, czyli sztuczna nawierzchnia, piłkarska, bieżnia. Pamiętam o skateparku, pamiętam te spotkania z tymi młodymi skejcikami, że tak się wyrażę, nie zapominamy o tym. Chcielibyśmy przy tym zrobić od razu park linowy. To nie są wcale tylko i wyłącznie marzenia. Wiemy, że na to potrzeba 10 milionów złotych. Szukamy projektów, mobilizujemy samorząd. Ja osobiście też jeżdżę, jestem cały czas w kontakcie z marszałkiem Sobczakiem, Grabczukiem. Wybieramy się w lutym do pani minister dr Joanny Muchy. Wierzę głęboko, że ta kadencja przyniesie nam jeszcze rozbudowę bazy OSIR. Głęboko w to wierzę. Hala sportowa to niewątpliwie duma tego obiektu. Przyjezdni z zazdrością patrzą i podziwiają, a mieszkańcy chętnie zasiadają na trybunie przy głównej arenie, aby dopingować naszym sportowcom lub oglądać i słuchać artystów, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. I rzeczywiście do tej hali również prowadziliśmy bardzo dużą obfitość imprez sportowych, których organizowaliśmy w 2011 roku. Ja po prostu nie jestem w stanie wszystkich wymienić po kolei tak, jak one były, ale kilka tych ważniejszych postaram się przypomnieć, jakie były rozgrywane. Ja myślę, że zaczniemy od piłki halowej mężczyzn, która już bardzo mocno u nas się umocniła i ona się cieszy ogromną popularnością, jest rozgrywana od jesieni poprzez późną wiosnę i tych meczów naprawdę jest dużo, także ta piłka halowa mężczyzn, ale również reaktywowaliśmy piłkę halową, również mężczyzn, piłkę nożną halową mężczyzn, która się cieszy dużą popularnością, jak również cały cykl turniejów dla tych najmłodszych, począwszy od młodzików do trampkarzy. Te turnieje miały, że tak powiem, bardzo dużą popularność i bardzo dużą oglądalność. Trzeba przypomnieć, że rozpoczęły również rozgrywki siatkarki, czyli BKS Szóstka. Dziewczęta rozpoczęły swoje mecze ligowe tutaj na hali. Myślę, że te warunki, które tu mają, zarówno treningi, jak i hala, to po prostu będzie im pomagać w tych sukcesach. Jak również przystosowaliśmy do nowych zasad boisko, już na zasadach NBA, do piłki, do basketu, do koszykówki. I również te mecze koszykówki to były rozgrywane. Bardzo wielkim wydarzeniem, takim nowym ewenementem był turniej nocny siatkówki. Co prawda trwał do samego rana, jak sama nazwa wskazuje, wszyscy byliśmy mocno zmęczeni, ale wszystkim bardzo mocno utkwił w pamięci i chcą tego turnieju dalej. Było również rozgrywanych wiele imprez takiej rangi wojewódzkich, jak w karate czy podnoszenie ciężarów. Może z takich ważniejszych imprez to na pewno Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów, które się odbyły w czerwcu, gdzie gościliśmy aktualnego mistrza świata Adriana Zielińskiego, czy później kończący niemal rok Challenge PZPC, gdzie również znów największe gwiazdy polskiej sztangi połączone z występami artystycznymi gościły tu u nas w Biłgoraju. Także tych imprez sportowych było naprawdę dużo, ale jak sama nazwa nam mówi, ta hala nie służy tylko sportowcom, nie jest tylko sportowa, jest po prostu halą widowiskowo-sportową. I tutaj naprawdę wielkim sukcesem to i świetnym pomysłem, że udało nam się zorganizować, połączyć matka-dziecko, czyli dzień mamy 26 maja z Dzień Dziecka i zrobić tutaj świetne widowisko dla kilkaset tych maluchów z przedszkola, gdzie występ kabaretu Dudy z Lublina naprawdę porwał tych maluchów i to aż łezka wokół się kręciła, patrząc na coś takiego. Również występ kabaretu Ani Mruru cieszył się dużą popularnością, czy też pod koniec roku Teatr Złodzi dał również świetny występ dla przedszkolaków i dla szkół podstawowych. Także mówię, te widoki, jak tych maluchów, jest tu kilkaset osób na trybunach, to bardzo cieszą. Tutaj w komfortowych warunkach kibice oglądali mecze siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i ręcznej. Największą popularnością cieszyły się spotkania siatkarek szóstki w drugiej lidze. Sympatycy tego sportu mieli powody do radości. Tu nasze panie wygrywały niemal wszystkie spotkania. Tutaj też była okazja zobaczyć zmagania ciężarowców na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. W hali wręczano też puchary za zwycięstwo w Challenge Złotej Sztangi. Przypominamy, że już drugi raz z rzędu puchar odebrała zawodniczka z Nicza Marzena Karpińska. Nie brakowało też imprez kulturalno-rozrywkowych. Jedną z takich było powitanie wiosny przez uczniów naszego miasta. W tym dniu wyjątkowo licznie zgromadziła się młodzież w hali sportowej, aby wziąć udział w tej jeden raz w roku organizowanej imprezie.
podziękować tym paniom, tym panom, tym osobom, którzy gościli w roku 2011 u nas. Myślę, że poprzez to, że korzystają z obiektów, na pewno poczuli się lepiej, czy psychicznie, czy zdrowotnie, i tego im chciałbym życzyć na 2012 rok. Szczęśliwego nowego roku, roku bardzo aktywnego sportowo, ponieważ wiadomo, jak głosi stare sportowie łacińskie, mersanam colosseo, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, który nie traci nic na aktualności, tego właśnie zdrowego ciała i zdrowego ducha chciałbym wszystkim naszym mieszkańcom i naszym uczestnikom życzyć na rok 2012 i zapraszam Państwa do nas. Były też imprezy związane z motoryzacją na autodromie, ale nie tylko. Mogliśmy podziwiać zlot motocykli, a także otwarte mistrzostwa Lubelszczyzny w wyścigach motocyklowych. Przypomnijmy jeszcze, jak minął rok w sporcie szkolnym. Nie ma wątpliwości, że wielu zawodników właśnie w szkole rozpoczyna swoją sportową przygodę. Już ci najmłodsi biorą udział w zawodach, dostarczając sukcesów sobie i szkole. Jaki był rok 2011? Powie prezes Powiatowego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego Krzysztof Blicharz. My rządzimy się swoimi prawami, idziemy kalendarzem szkolnym, ale rok również podsumowujemy i dosyć dobry rok. Wielu mistrzów województwa, wiele finałów wojewódzkich z udziałem młodzieży z naszego miasta. Także uważam ten rok za udany i myślę, że następny będzie podobnie też z miłymi chwilami dla sportu szkolnego. Najliczniej i najchętniej do rywalizacji sportowej stawali uczniowie szkół podstawowych, ale ostatnio zwiększyło się też zainteresowanie sportem wśród gimnazjalistów i licealistów. Szczególnie widać to w biegach przełajowych. Są też tego wyniki. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zostali mistrzami województwa w sztafetowych biegach przełajowych. Które szkoły wyróżniły się w ubiegłym roku? Tutaj z miasta przede wszystkim szkoła podstawowa numer 1, piąte miejsce we współzawodnictwie wojewódzkim szkół, gdzie zanotowanych było 333 szkoły. I no, miła niespodzianka również, trzecie miejsce liceum imieniem ONZ, 142 szkoły sklasyfikowane przez wiele lat zespół szkół budowlanych w tym roku LONZ, także gratuluję i liczę na podobne sukcesy. Trzeba przyznać, że warunki do uprawiania sportu i prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nasze szkoły mają bardzo dobre. Współpracują też z klubami, jak w przypadku siatkarek szóstki z Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ. Uczennice tej szkoły już nie pierwszy raz zostały mistrzyniami województwa. Chciałem z okazji bardzo serdecznie podziękować panu Jamrozowi, który czuwa nad wszystkim tym, co jest związane z lekkoatletyką. Współpracujemy, mamy w tym roku zaplanowane rejony z lekkiej atletyki i gdyby nie Mietek, no trudno by było przeprowadzić te wszystkie imprezy. No to cóż, my również życzymy wszystkiego dobrego, miłego, dobrego roku. Ja również wszystkim tym, którzy zajmują się sportem szkolnym, życzę wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i zadowolenia z pracy. Dzisiejszy magazyn dobiega końca, ale zanim się rozstaniemy... Pozwoliliśmy sobie wybrać naszym zdaniem najciekawszą imprezę, która odbyła się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Były to występy kaskaderów, gdzie swoimi umiejętnościami popisywali się miłośnicy mocnych wrażeń, nie tylko z naszego kraju. Kiedy oglądamy filmy ze scenami zapierającymi dech w piersiach, wydaje się, że wykonanie takich ewolucji jest niemożliwe. A jednak przekonali nas o tym kaskaderzy, którzy popisywali się swoimi umiejętnościami na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ich występy dostarczyły zgromadzonym na trybunach widzom wielu niecodziennych emocji. Można było zobaczyć, jak pracują profesjonalni kaskaderzy filmowi, którzy biorą udział w niebezpiecznych scenach akcji z samochodami, quadami i motocyklami. Umiejętności można się nauczyć, a co z odwagą? Jak ją zdobyć? Ja myślę, że odwagi się nie da nauczyć, ale da się nauczyć przezwyciężyć strach. To jest najważniejsze w tej pracy, przezwyciężyć strach i mieć zaufanie do ludzi z teamu, do kolegów zespołu, to jest najważniejsza rzecz. Była też okazja zobaczenia skoków motocyklowych przez samochody. Nie brakowało oczywiście elementów akrobatycznych. Temu wszystkiemu towarzyszyła muzyka i efekty świetlne. Tradycja grupy polsko-czeskiej Flat Cascaders Team sięga ponad 30 lat. Na swoim koncie mają dwa rekordy świata. Są zapraszani do reklam i filmów. Występowali w wielu krajach Europy, ale najczęściej w Polsce. Kto może zostać kaskaderem? Trzeba do tego mieć głowę. To nie można tego trenować, że tak powiem, na każdym lepszym parkingu. To trzeba mieć kogoś, jakiegoś, że tak powiem, nauczyciela, który już w tej pracy jakieś ma osiągnięcia czy coś. Żeby nikt nie próbował tego robić na własną rękę. Najmłodszy z uczestników miał 12 lat. Był nim Antonin, syn Alfreda Schmidta, który jeździł swoją Hondą. Całość spektaklu opracowana została przez reżysera i choreografa.
Trzeba przyznać, że był to wyjątkowy i niecodzienny występ w naszym mieście. Co zadecydowało o przyjeździe grupy do Biłgoraja? W pierwszym rzędzie bym chciał pozdrowić biłgorajskich widzów telewizji właśnie lokalnej. Co zadecydowało to, że mieliśmy pokaz w Lublinie parę dni z powrotem i będziemy za parę dni miały pokaz w Zamościu. I po prostu między dużymi miastami mamy taką politykę, strategię, że wjeżdżamy do mniejszych miast, gdzie robimy nasze pokazy. Przykładowo 1 września będziemy miały pokaz Zwierzyniec. Zupełnie mała... Tak, tak, tak. Czasami jest tak, że w małym mieście przyjdzie więcej ludzi jak w dużym. Kaskaderzy to ludzie z pasją, którzy przykuwają uwagę nietuzinkowością i ogromną odwagą. Osiągają sukces ciężką pracą. Wyjątkowo dokładni w tym, co robią. Uprawiając tak niebezpieczny rodzaj sportu, nie mogą pozwolić sobie na byle jakość. Był jeszcze jeden miły sportowy akcent w roku ubiegłym, szczególnie dla najmłodszych. Ale nie tylko. Nowo otwarte sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 5 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich mieszkańców naszego miasta. W różnym wieku. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Byłoby na pewno przyjemniej w otoczeniu białego śniegu. Czego i sobie, i Państwu życzymy. Na dziś to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar.